Pamiętam, jakim wielkim zaskoczeniem było dla mnie zdanie, które usłyszałem, jak ktoś mówił, że piękną cechą u mężczyzn jest wrażliwość. To już było jakiś czas temu, ale bardzo mnie to zdanie zaskoczyło, bo gdzieś w swojej naiwnym myśleniu o tym, kim jest mężczyzna, właśnie myślałem, że mężczyzna to jest ten, który jest silny, twardy, niezłomny i tak dalej. Tymczasem ktoś mówi, że wrażliwość jest piękną cechą mężczyzny. I tak rozumiem to dzisiejsze Słowo Boże, szczególnie ten obraz, że Pan Bóg wyjmuje z Adama żebro i zapełnia to miejsce ciałem. Piękny obraz, że Pan Bóg wyjmuje to, co jest sztywne, to, co jest twarde, to, co jest takie niezłomne, żebro, a zapełnia to ciałem, tkanką miękką, zapełnia czymś, co jest miękkie. I myślę, że to słowo jest, szczególnie teraz dla nas mężczyzn, zaproszeniem właśnie do tego, aby pielęgnować również w sobie wrażliwość. Jest w nas sporo żeber, to znaczy sporo siły, sporo takiej twardości, sporo niezłomności, ale niech będzie też odrobina wrażliwości w tym wszystkim, bo ona jest tutaj też bardzo potrzebna i Pan Bóg chce, aby ona w nas była.